Nilek? Żyjesz? Tu cię nie ma. No żyjesz, chodź, chodź. No chodź. Spałeś? Cieplutki jesteś? No. Dobra, tu widzimy jakieś resztki dla kurek z soku. Zaraz im to damy. Ale najpierw trzeba oczywiście je wypuścić. Także wypuszczamy. Cześć kurki. Wyjdźcie na dwór. Nie idą, idą. Dobrze. Ozdobne. Ozdobne, ozdobne. Właśnie, muszę sprzedać, kurczę, te kochiny. No powiem wam, że nie chcę chyba kochinów hodować. Tak się jakoś, kurczę, zastanowiłem. Do mnie docierają na przykład sirki, drachmy. Nie wiem, tak jakoś. Sirki, brachmy bardzo lubię. Co jeszcze? Seramy fajne są. Ale kochinki jakoś, no nie, no nie przemawiają do mnie po prostu. No dobrze, kurki ładnie łażą. O. Dajcie znać, moi drodzy, jakie macie kolory. Czy też macie czarne, te jarzębiate. No i brązowe, takie standardowe raczej, i białe. Jakie jeszcze są? Jeszcze wiem, że są, o, tam poszły ozdobne. Jeszcze wiem, że są, bo miałem kiedyś takie, kurcze, jasne szare, jak coś takiego, jak to, o, identyczne, jak ten kurnik, coś takiego, no. Ciężko to powiedzieć, ale myślę, że może pamiętacie, co niektórzy. Tam nioski poszły sobie łazić, no dobrze. Ja muszę ogarnąć coś, także widzimy się zaraz. Co? Kurki. Moi drodzy, mam na sprzedaż kochinkę miniaturową lokowaną, raz dwa. I zwykłą kochinkę nielokowaną. Więc mam na sprzedaż 3 sztuki łącznie. Także jak jesteście zainteresowani, to dajcie znać, ale tylko i wyłącznie odbiór osobisty, okolice Bydgoszczy, kod pocztowy, o, 85, około, 85, 86. No, więc jak ktoś jest chętny lub coś, to zapraszam. Nie, Nilek? Zapraszamy. Teraz przechodzę też do odrobaczania, bo w zasadzie długo z tym zwlekałem. Dlatego zaraz wam wytłumaczę. Powiem wam, że wydaje mi się, że weterynarz mówi, że 1 ml na 70 kg, ale mi się, kurczę, wydaje, że to było inne dawkowanie, no nie wiem. Także zrobimy tak, jak mówi weterynarz i zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Zerujemy. O nie, inaczej. O, zerujemy łyżeczkę. Dokładnie tak. Idealnie. I teraz nabierzemy 3, no 2,5, ale wezmę 3 gramy tego właśnie tego odrobaczenia. To teraz wam policzę, tak to wygląda. 70 kg to 1 ml, czyli bierzemy 2,5 kg, tyle przeciętna kura, razy 70 sztuk, bo to tak gdzieś wyjdzie, podzielić przez właśnie te 70 kg, czyli 2,5 ml, inaczej wtedy grama będzie.
2. Dobra, wezmę 3. Przygotowane, tylko teraz trzeba to rozlać. W ogóle długo się to, wiecie, trzeba rozpuszczać, żeby to było w miarę fajnie rozpuszczone, że żadnych tutaj nic nie, wiecie, żadne grudki, czy jak to się tam nazywa fachowo. I tak, i muszę tutaj kurką, nioską oczywiście. Jeżeli chodzi o jajka, to już trochę ich zebrałem, czekajcie, tak muszę sobie przypomnieć ile, 35. No nie wiem, dzisiejszym wynikiem nie będziemy się kierować jakoś za bardzo, bo mówię, trochę namieszałem, nawet nie liczyłem ile zbierałem, ale myślę, że 35 może być, tak. No dobra, także co, tutaj trzeba im dać odrobaczenie. I to jest generalnie na dawkę dzienną, więc nie wiem w sumie ile one wypiją. Nioski to tak wiem, to tak w sumie nie za dużo one wypiją, bo wiecie, to codziennie im tyle będę musiał przygotowywać. Nie wiem, czy czasem nic nie namieszałem, na pewno coś namieszałem, ale myślę, że mniej więcej dałem tyle samo. A ozdobnym dam... Ozdobnym dam po prostu z, no, z niosek, z tej dawki co dla niosek przygotowałem, bo dla niosek dałem tam 3 gramy, a powinienem dać wtedy 2 i tam 2,5, więc wiecie, akurat będzie na te ozdobne, a zresztą patrzcie ile te ozdobne łącznie ważą, przecież to mniej więcej wyliczyłem, to wyszło mi chyba 6 kilo. Czy 8, no coś takiego, no w każdym razie malutko, no zresztą raczej logiczne, no bo patrzcie na ich masę, no ta waży z 300 gram, ten waży, no ten akurat waży 600 pewnie, ten waży kilogram ponad myślę, te ważą, no tyle samo, ceramki ważą ile, po 200, także tak mi, no te też ważą 300, także tak przeliczyłem, wiecie, mniej więcej i myślę, że mieszanka będzie dobra. Także no. Jeszcze się zastanawiam tylko gęsi i kaczki, jak to zrobić, żeby wiecie, czy im dawać, czy nie, bo teoretycznie odrobaczenie jest dla kur i dla świń, no ale tak jak właśnie mówiliście, na grupie na Facebooku, gdzie oczywiście was zapraszam bardzo serdecznie, że to w zasadzie są dwa różne organizmy, a więc myślę, że wiecie, gęsi to też drób, dlatego myślę, że nic się nie stanie, wręcz dobrze, jakbym im to dał. No ale okej,
Teraz pytanie, ile tutaj dać im tego? Tak powiem wam, że chyba łyżeczkami to będę robił. Nie wiem. Czekajcie, skoro tam jest tyle, no myślę, że 3 łyżeczki. No 4 damy. 4 łyżeczki myślę, no. A resztę dla tych. Chociaż może za mało trochę. Dobra, jutro to lepiej wyliczę. Bo z tego co wiem, to przez 7 dni należy to podawać. Bo wbiłem w internet i tam coś nieco inne liczby mi wyskoczyły. Tylko pytanie, ile one wypiją przez dzień. Myślę, że tyle wypiją. Bo coś takie za jasne, kurczę. Z tego co tak pamiętam, jak robiłem, to no nie wiem, jeszcze trochę dodam tego. Odrobinkę. O. Pozwolę sobie łyżeczką zamieszać. Dobrze. I teraz można im w sumie to dać. Tyle, że będę chciał je trochę przetrzymać na wybiegu u nich. Bo wiecie, jak one tu chodzą, to a to się napiją z kałuży, a to się napiją tutaj, a to od Nilsona. Więc naprawdę chciałbym, żeby się ładnie odrobaczyły. Dlatego myślę, że będę je trzymał trochę dłużej tutaj, w sensie teraz, że teraz trochę je potrzymam tutaj. Jedzonka im muszę przynieść, widzę. I jeszcze tak samo odrobaczę tą kurkę, tak samo też tam jej łyżeczkę dam i tyle, jak nie mniej, No łyżeczka to za dużo. I teraz tak, coś chciałem się zapytać. A, jedzenie chciałem im dać, to po pierwsze. A po drugie, muszę jeszcze odrobaczenie tuniowską i tak dalej, także. Tyle, że wczoraj chyba napełniałem poidło, więc one będzie pełne. No, ciężkie jest. Także trzeba je jakoś wynieść. Ooo. Dobra. No innego wyjścia nie mam chyba. Dobra, tu sobie postawię. Wyjdę tutaj. Tu już mogę nachlapać. Tu mogę już spuścić. O, i wiecie, jak to się otworzy, to teraz leci. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym działaniu, czy nie. Pewnie tak. Właśnie o to chodzi, nie? No można tu zakręcić, ale ja chcę, żeby zleciało, więc niech sobie leci ładnie. A ja jeszcze przygotuję dla tej kurki, jedzenie dam i tak dalej. Co kurka? Cześć tobie. Witam ciebie. Dobra, jej damy tutaj. No damy jej. No tak, łyżeczkę damy jej, bo ona w sumie tego nie wypije przez dzień, tylko ona będzie to pić przez tydzień. Ale będę jej oczywiście to raczej wymieniał, nie? Bo wiadomo. Dobra, nie za dużo. O, tak to wygląda. Ale trochę za rzadkie, kurde. Ale dobra, jutro zrobię. Jutro bardziej się do tego będę chciał przyłożyć, żeby lepiej to zrobić. Bardziej, kurczę, precyzyjniej, bo coś mi tu nie gra. Muszę się jeszcze raz dobrze wczytać, bo tak jak mówię, coś mi tutaj nie gra. Dobra. Tutaj nioską trzeba oczywiście sypnąć, bo przecież to głodne wiecznie. Jajka daje, to trzeba im coś, kurczę, dać, nie? Oczywiście, że dam. Jak tu im nie dać? Super. Jeszcze damy im, bo zjedzą to do wieczora. Więc dajemy, cyk.
Okej. Jeszcze witaminek trochę sypniemy, szczyptę. O. Mam jeszcze ten suszony czosnek, ale będę musiał go zmiksować, bo trochę mi się w kostki porobił. I nie wiem od czego, wody nie naszło w ogóle. Może nie wiem, wilgoć coś, kurczę, a może po prostu jakoś skostniało. Nie wiem. Ale wiem, że skostniało mi. Dobra, umyjemy im te poidło porządnie, żeby miały czyściutkie. I lecimy z odrobaczaniem. Cyk. Tak jest. Okej. Wnosimy im te poidło. Dobra. Za dużo im nie napuścimy, tak jak mówię. I teraz tak. Napuszczamy. Dobra, leci. I niech trochę naleci. I teraz właśnie puszczamy odrobaczenie. Dobra, weszło. No i teraz to jakoś tam fajnie wymiksować coś, żeby to, wiecie, się fajnie wymieszało. No i można zamykać. Można zamykać. Także no, niech się ładnie odrobaczają. Jeszcze fajnie by było dynię załatwić, żeby naturalne odrobaczenie wprowadzić. To by też było super. No, można załatwić. Pytanie, czy są? Raczej są jeszcze. Chyba dzisiaj trochę jajek będzie. Bo już zebrałem tyle. I jak mieszanka wyszła? A taka fajna, ale z tego co pamiętam, to bardziej biała mi wychodziła. No ale dobra. Jest dobrze. Jest dobrze. Jutro bardziej poczytam sobie więcej i zobaczę, czy prawidłowo na pewno to zrobiłem. Jeszcze tutaj dla kurek, ale to dla ozdobnych dam. Sobie jeszcze ładnie tu pojedzą. Chodźcie kurki, chodźcie. Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. Marchewka. Ojeju, no i nie tylko kury, patrzcie. Ten czarullo. Czarullo, ty nawet tego... Nie czarullo, kurde, laki. No, także super, patrzcie, jak się najedzą. Laki, ty tego nawet nie lubisz.
każdy o tym wie. Te kury też doskonale o tym wiedzą. Tego kota się w ogóle nie boją. No patrzcie, no to jest normalnie nienormalne. O. Dobra, idziemy, żeby się nie wystraszyły mnie. Żeby sobie ładnie pojadły. Oj, fajnie, fajnie. Zawsze coś się uzbiera. To akurat jest od cioci. Także widzicie, tutaj coś, tutaj i... Zawsze dużo witamin. Jeszcze ten warzywniak do tego, superancki. Także mówię wam, bajka, bajka. Dobra, kurki, jak tam u was? Wodę pijecie? Myślę, że tak. Znosicie jeszcze jajka, super. I tak to wygląda, moi drodzy. Nie? Triksinka? Dobrze. Kurki trzeba zamknąć. Są? Są. O, właśnie, jeszcze mam jajka do zebrania. Zapomniałem totalnie o tym, a koszyczka nie mam. Nie mam, to w te się posłużę. Nie wiem, ile myślę, że będzie, kurczę. Sam powiem wam. Kurka, schodź proszę ciebie bardzo. Proszę, 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 no. Dziękuję tobie. Okej, no i zbieramy. Także, oj, tutaj takie brudne. Ajajaj. 3, 4. Sześć. Zaraz wam pokażę, ile wydaje mi się, że będzie. Dzisiaj. Wydaje mi się, że zebrałem tak 35. Szczerze wam powiem. I wydaje mi się, że całkiem to może być dobry, jakby, no, prawidłowy wynik. Także 35 plus 12 daje nam 47. Także myślę, że prawidłowy wynik. I wydaje mi się, że może to coś w tym być. Także 47 jajek na dzisiaj. Idziemy jeszcze do ozdobnych, oczywiście. Tutaj tak. Tak, tak, cyk, cyk. Dobrze. No i do ozdobnych. Ozdobny też. Ładnie sobie siedzą. Szkoda, że nie na grzędzie. Na grzędzie teraz coś tam siedzi na tej grzędzie, ale... One to tak średnio, bym powiedział, z tą grzędą. No tam coś siedzi, tutaj, no właśnie to są całe te ozdobne. Dobra, zgasimy światło, jutro kolejny dzień. Również jutro będę musiał przygotować odrobaczenie, także no, tak to wygląda właśnie. I moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście łapa w górę, miły komentarz, subskrypcja kanału. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego. Siemano. Co to jest? Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego tu jest jakaś kość przypominająca coś strasznego? No nie wiem.